Lektura szkolna na deskach teatru, interpretacji powieści Chłopcy z Placu Broni autorstwa Ferenca Molnara podjął się Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Sztuka Nie płacz na meczku, której premiera odbędzie się w najbliższą sobotę, to próba zwrócenia uwagi na zabawę, która zmienia się w konflikt i przemoc. Magda Sincewicz. Jak wiecie, na dzień dzisiejszy przewidziane są wybory. Ona nie miała problemu z podjęciem wyboru. Swoją pracę dyplomową obroni na deskach Częstochowskiego Teatru. To Chłopcy z Placu Broni zainspirowali ją, by w nowoczesny sposób mówić o rzeczach trudnych, przemawiając tym samym przede wszystkim do młodzieży. Jest to współczesna reinterpretacja tekstu Molnara. Jednak widz znajdzie tam zarówno klasyczny zapis, jak i nasze współczesne właśnie współczesną polemikę. Bardzo zależało nam na połączenie tych dwóch światów. Twórcom zależy na tym, by przy użyciu nowoczesnych form przekazu, takich jak choćby teledysk, przekazać młodemu pokoleniu swój sprzeciw wobec przemocy czy wojny. My wszyscy mamy głęboką niezgodę na przemoc, na jej utrwalanie, na jej kopiowanie, na legitymizowanie przemocy. I w tym punkcie spotykamy się wszyscy. Spotykamy się też wszyscy w tym punkcie, że powieść nas wzruszyła. Bo jak sami twierdzą, w postaciach tych młodych buntowników widzą siebie sprzed lat. Ferry Acz wychodzi na chłopca z zasadami, chłopca dumnego, chłopca o honorze, no bohatera w sumie, który przechodzi pewną przemianę w lekturze. Ja go trochę trochę podszedłem do niego tak, jak ja czasami widziałem takich łobuziaków, którzy po prostu nie mogą znaleźć do końca swojego miejsca. Znaleźli je teraz na deskach Częstochowskiego Teatru. Premiera w sobotę, 7 września.